Nikola Tesla był legendarnym fizykiem i wynalazcą, którego geniusz wciąż budzi podziw po dziś dzień. Był pierwszym, który wynalazł prąd zmienny i wyobrażał sobie świat, w którym elektryczność mogłaby być dostępna dla każdego bezpłatnie. Niestety wiele z jego pomysłów nigdy nie zostało zrealizowanych z powodu braku wsparcia finansowego. Jednakże wśród nich były naprawdę wyjątkowe wynalazki, którymi chciałbym się podzielić w tym filmie. Jeśli chcesz je wszystkie poznać, to zostaw łapkę w górę. Dzięki temu więcej osób pozna te niesamowite wynalazki. Jeśli chcesz poznać najciekawsze wynalazki, to oglądaj do samego końca. Obrazy myśli. Tesla wierzył, że myśli człowieka mogą być fotografowane. Doszedł do tego wniosku podczas eksperymentów w 1893 roku. Dziesięciolecia później Tesla powiedział reporterowi gazety, że stał się przekonany, iż określony obraz utworzony w umyśle poprzez reakcję odruchową musi stworzyć odpowiadający mu obraz na siatkówce oka, a ten obraz może być odczytany przez specjalne urządzenie. Tesla wyobrażał sobie odbicie obrazu na sztucznej siatkówce, sfotografowanie go, a następnie projekcję obrazu na ekranie. Gdyby udało mu się zrealizować swój pomysł, obiekty wyobrażone przez osobę mogłyby być wyświetlane na ekranie, co oznaczałoby, że każda myśl osoby mogłaby być odczytana. W takim przypadku, według wynalazcy, nasze umysły byłyby jak otwarte książki. Ozonator. W roku 1903 Tesla popadł w rozpacz po odmowie Johna Morgana, by dalej finansować jego wynalazki. Tesla potrzebował odzyskać swoją reputację i wyznał Morganowi, że wypuści na rynek pewne urządzenie komercyjne, które będzie używane na całym świecie. W roku 1906 Tesla założył firmę Tesla Ozone i opatentował pierwszy przenośny ozonator w Stanach Zjednoczonych. Urządzenie miało przyczynić się do oczyszczania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Na początku tysiąclecia ludzie poważnie martwili się o szkodliwy dym wydzielany przez spalanie ogromnej ilości węgla. Wierzono, że powoduje to pojawianie się nowych chorób. Mieszkańcy miast mieli niewielką kontrolę nad zanieczyszczonym powietrzem na zewnątrz swoich domów, ale próbowali różnych sposobów, aby wyeliminować go wewnątrz. Właśnie tutaj w grę wchodził generator, ponieważ ozonował powietrze w taki sposób, że nabywało właściwości antyseptyczne. Później odkryto, że urządzenie Tesli nie posiadało takich właściwości, a wręcz przeciwnie. Ozon może być szkodliwy dla ludzi, gdy jest używany wewnątrz pomieszczeń. Podczas gdy ozon w górnych warstwach atmosfery zapewnia istotną ochronę przed promieniowaniem słonecznym ultrafioletowym, może być on szkodliwy dla zdrowia ludzkiego w zamkniętych przestrzeniach. Podobne generatory są teraz zabronione do masowego użytku w Stanach Zjednoczonych. Są one dozwolone tylko do sterylizacji wody i konkretnego sprzętu. Jednak oszuści nadal promują terapię ozonową jako lekarstwo na raka i AIDS. W roku 1913 Tesla ostrzegł publiczność, że pewnego dnia zobaczą go latającego w powietrzu z Nowego Jorku do Colorado Springs. W latach następujących po pierwszym locie braci Wright, wielu naukowców, w tym Einstein i Edison, chcieli stworzyć własny aparat latający. W wczesnym XX wieku liczne patenty na ekscentryczne projekty statków powietrznych przedstawiali różni wynalazcy, a Tesla z pewnością nie był wyjątkiem. W roku 1928, w wieku 72 lat, Nikola Tesla otrzymał swój ostatni patent zatytułowany Aerial Transportation. Aparat latający był genialnie zaprojektowany i przypominał połączenie helikoptera i samolotu. W swoim projekcie Tesla opisał i zilustrował otwarty statek typu skrzyniowego z nachylnym śmigłem i skrzydłem. Według Tesli urządzenie miało ważyć około 363 kg. Aparat latający mógł wzbić się w powietrze z dowolnego punktu za pomocą garażu lub dachu. Jego cena miała wynosić $1000, niezależnie od celu, dla którego byłby nabywany. Ten wynalazek był prekursorem współczesnych samolotów kosiarko-śmigłowych lub samolotów krótkiego startu i lądowania. Niestety Tesla nigdy nie miał funduszy na zbudowanie prototypu i nie był w stanie wzbić się w przestworza z Nowego Jorku do Colorado Springs. Wieża Wardenclyffe. Po powrocie do Nowego Jorku z Colorado Tesla
opublikował sensacyjny artykuł w magazynie Century. W artykule opisywał sposób wykorzystania energii słonecznej za pomocą anteny. Według Tesli umożliwiłoby to kontrolę pogody i zapewniłoby światu komunikację bezprzewodową. Wpływowy amerykański bankier J.P. Morgan zainteresował się technologią opisaną w artykule. Na osobistym spotkaniu Tesla wyjaśnił mu niesamowite możliwości komunikacji bezprzewodowej, takie jak przesyłanie fotografii i listów na całym świecie w mgnieniu oka. Tesla przewidywał, że dzięki wdrożeniu jego technologii Ziemia stanie się kolosalnym mózgiem zdolnym do reakcji w każdej części świata. Niewątpliwie Morgan był zaintrygowany pomysłem i zaoferował Tesli 150 tysięcy dolarów na budowę wieży nadawczej oraz elektrowni. Tesla zdał sobie sprawę, że ta kwota będzie niewystarczająca, ale zdecydował się nie ryzykować tak znacznego wsparcia finansowego i zgodził się rozpocząć pracę nad budową wieży Warden Cliff. Bankier James Warden przydzielił 81 hektarów ziemi na klifach Long Island Sound. Wieża została nazwana w jego honorze Warden Cliffy. Warden Cliff miał wznieść się na 57 metrów wysokości i podtrzymywać 55 ton stali. Pod wieżą, na głębokości 36,5 metra, znajdował się szyb. Położono tam 16 żelaznych rur na głębokości 120 metrów, aby umożliwić prądowi przepływ. Przydzielone inwestycje okazały się niewystarczające do ukończenia budowy wieży. Tesla poinformował o tym Morgana, ale ten zaczął wątpić w sukces wynalazcy i wahał się udzielić pozytywnej odpowiedzi. W międzyczasie 12 grudnia 1901 roku pojawiły się sensacyjne wieści, że Guglielmo Marconi pomyślnie przesłał sygnał radiowy przez Ocean Atlantycki. Tesla nie był zaskoczony tym osiągnięciem i oskarżył Marconiego o wykorzystanie jego 17 patentów do przesłania sygnału. Jednak Morgan uważał Teslę za oszusta i odmówił dalszego finansowania, argumentując, że system Marconiego nie tylko działał, ale był również opłacalny. Żadne perswazje Tesli nie miały wpływu na Morgana. Ponadto w tym samym okresie giełda papierów wartościowych się załamała, a koszty materiałów do budowy wieży podwoiły się. Wysoka cena i brak wsparcia finansowego doprowadziły do zamknięcia projektu, który nigdy nie stał się rzeczywistością. W 1917 roku władze USA postanowiły zburzyć unikalną strukturę, jednak wieża okazała się na tyle solidna, że mogła zostać zniszczona tylko przez eksplozję. Po tym znaczącym niepowodzeniu Tesla doznał poważnego załamania nerwowego i zajęło mu dużo czasu, aby się z niego zrehabilitować. W odniesieniu do upadku swojego pomysłu powiedział: "To nie sen, to proste osiągnięcie naukowe inżynierii elektrycznej." Sterowce naddźwiękowe. W roku 1919 Tesla opisał swoją koncepcję sterowca naddźwiękowego, który działałby wyłącznie na bezprzewodowej transmisji elektrycznej z wież naziemnych. Według jego słów statek powietrzny miałby zdolność wzniesienia się na wysokość ponad 10 km nad ziemią i poruszania się z prędkością 1000 mil na godzinę, umożliwiając lot z Nowego Jorku do Londynu w zaledwie 3,5 godziny. W artykule opublikowanym w lipcowym wydaniu magazynu Reconstruction w roku 1919 Tesla omawiał swoją pracę nad opracowaniem sterowca naddźwiękowego i wyjaśniał, że źródło energii było praktycznie nieograniczone, ponieważ statek mógłby być zasilany energią z dowolnej liczby elektrowni, podobnie jak pociągi jeżdżące po szynach w dzisiejszych czasach. Ta koncepcja wydaje się całkiem wykonalna, ale na początku XX wieku brzmiała zbyt fantastycznie, by ktoś w nią uwierzył. Maszyna sejsmiczna. W 1898 roku Tesla zdołał przestraszyć niemal całe miasto Nowy Jork podczas kalibracji małego urządzenia. Laboratorium wynalazcy zaczęło wstrząsać się z taką siłą, że prawie zawalił się cały budynek. Tesla później ujawnił, że eksperymentował z wibracjami i próbował je dostroić do budynku, w którym znajdowało się jego laboratorium. Kiedy całe ciężkie maszyny zaczęły latać po laboratorium, Tesla chwycił młotek i zniszczył generator, zdając sobie sprawę, że budynek nie wytrzyma oscylacji i po prostu zawali się. Jednakże ten eksperyment był wystarczający, aby przyciągnąć uwagę policji i służb ratowniczych na miejsce zdarzenia.
Wówczas Tesla nie przyznał się do swojej roli w incydencie. Ten eksperyment zainspirował wynalazcę do stworzenia swojego generatora telediodynamicznego, który miał pomóc naukowcom w badaniu właściwości geologicznych Ziemi oraz w lokalizacji złóż mineralnych i rud pod ziemią. Tesla nie zdołał stworzyć własnej maszyny sejsmicznej, ale obecnie naukowcy i inżynierowie wykorzystują te same zasady, które Tesla pozostawił jedynie na papierze. W 1898 roku Tesla ujawnił swoją najnowszą inwencję w zapobieganiu wojnom gazecie New York World. Jego projekt obejmował wykorzystanie bezprzewodowej telegrafii do detonacji potężnych materiałów wybuchowych w morzu. Silna eksplozja mogłaby spowodować powstanie potężnych fal pływowych, które mogłyby przewrócić całe floty wroga. Gazeta donosiła, że sztuczna fala pływowa mogłaby uczynić siły morskie bezużytecznymi, podobnie jak papierowe łódki wypuszczane przez dzieci. Według Tesli jego wynalazek mógłby przyspieszyć nadejście powszechnego pokoju. Teleforce. Ojciec Tesli zaszczepił w nim silną awersję do wojny, dlatego legendarny wynalazca poświęcił wiele czasu na pomysły, jak szybko eliminować wrogie armie w przypadku wojny. Pewnego dnia wpadł na sposób, aby osiągnąć ten cel. Jednym z jego najbardziej ikonicznych i kontrowersyjnych wynalazków było urządzenie o nazwie Teleforce. Tesla zdecydował się podzielić pomysłem na jego stworzenie z publicznością 11 lipca 1934 roku. Sensacyjny artykuł został opublikowany w New York Times, gdzie Tesla szczegółowo opisał wynalazek. Według niego urządzenie było zdolne do zniszczenia nawet 10 tysięcy żołnierzy na odległość 400 km. Operacja urządzenia opierała się na wykorzystaniu zjonizowanych wiązek metalowych, które poruszały się z prędkością prawie 500 000 km/h. Oczekiwano, że ich moc sięgnie oszałamiających 100 miliardów watów, co skutkowałoby natychmiastową zagładą wroga. Teleforce często jest błędnie nazywany promieniem śmierci, podczas gdy sam Tesla stwierdził, że jego projekt nie ma nic wspólnego z tym pojęciem. Według niego wiązki nie mogą być produkowane w wystarczającej ilości, a ich intensywność szybko maleje z odległością. W związku z tym jego projekt dotyczył użycia cząstek, a nie wiązek. Oczywiście Tesla zdawał sobie sprawę, że potrzebował znacznej sumy pieniędzy, aby zrealizować projekt. Postanowił zwrócić się do najbogatszego amerykańskiego przedsiębiorcy, Johna Pierponta Morgana, który wcześniej sponsorował jego pomysły. Jednak z powodu starego konfliktu Morgan odmówił mu wsparcia. Wielki wynalazca próbował również skontaktować się z premierem brytyjskim Nevillem Chamberlainem, ale jego propozycja nie wzbudziła zainteresowania polityka. Po różnych próbach znalezienia wsparcia finansowego na całym świecie dla poprawy pokoju Tesla zwrócił się do przywódców różnych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, Kanady, Anglii, Francji i ZSRR. Jako dowód powagi swojego projektu wysłał dokument naukowy zatytułowany Nowa sztuka projekcji skoncentrowanej, nierozpraszającej energii przez naturalne media, w którym opisał lampę próżniową z otwartym końcem i uszczelnieniem gazowym, które umożliwiają cząstkom wyjście oraz metodę ładowania cząstek do milionów voltów i tworzenia kierunkowych, nierozpraszających strumieni cząstek za pomocą elektrostatycznego odpychania. Jego pomysł wzbudził poważne zainteresowanie władz radzieckich. Za pośrednictwem Frontu Uzbrojenia Radzieckiego w Nowym Jorku Tesla otrzymał $25 000 za kompletną informację na temat metody i urządzenia, ale nie jest jasne, czy jakiekolwiek fizyczne urządzenie zostało przekazane rządowi radzieckiemu. Odkryto wystarczającą ilość dokumentów i pomysłów projektowych, jak opisał je sam wynalazca, aby opracować prototyp Teleforce, co rzeczywiście podjęła grupa naukowców z Uniwersytetu Adelaide. Kto wie, może kiedyś świat dowie się o nowoczesnej broni, która może położyć kres wojnom na całym świecie. Energia bezprzewodowa. Tesla doszedł do wniosku, że na dużych wysokościach, ze względu na rzadsze powietrze, energia elektryczna mogłaby być przesyłana bez użycia kabli. Zafascynowany pomysłem udowodnienia, że energia mogłaby być pozyskiwana z jonosfery, potrzebował wsparcia finansowego dla tego przedsięwzięcia. Ta niezwykła teoria zainteresowała przyjaciela Tesli, Leonarda Curtiza, oraz pułkownika Johna Jacoba Astora,
którzy postanowili zainwestować 30 tysięcy dolarów w eksperyment. Po zapewnieniu sponsorowania swoich badań Tesla w maju 1999 roku udał się do Colorado, gdzie on i jego asystenci rozpoczęli budowę nowej stacji eksperymentalnej koło szczytu Pikes Peak, aby przyciągnąć uwagę publiczną. Tesla również poinformował dziennikarzy, że zamierza wysłać sygnał radiowy z Pikes Peak do Paryża, ale nie ujawnił szczegółów, jak to osiągnie. W Colorado Tesla przystąpił do swoich badań naukowych i szybko odkrył, że Ziemia dosłownie tętni elektrycznymi wibracjami. Teorie Tesli zakładały, że jeśli Ziemia byłaby świetnym przewodnikiem, mógłby przesyłać nieograniczoną ilość energii w dowolne miejsce na kuli ziemskiej. Aby przetestować tę teorię, musiał stać się pierwszą osobą, która wytworzyłaby fale elektryczne porównywalne do piorunów. Laboratorium Tesli w Colorado było zdumiewającą konstrukcją z dachem, który można było zsuwać, oraz 27-metrową drewnianą wieżą, która chroniła laboratorium przed pożarem. Na szczycie znajdowała się 43-metrowa metalowa masa podtrzymująca dużą kulę miedzianą. Wewnątrz drewnianej wieży znajdowała się ogromna cewka Tesli, specjalnie zaprojektowana do wysyłania potężnych impulsów elektrycznych w dół do Ziemi. W dniu, w którym Tesla miał przeprowadzić swój eksperyment, całe wyposażenie zostało skrupulatnie sprawdzone. Wynalazca również polecił swojemu głównemu mechanikowi włączyć przełącznik tylko na jedną sekundę. Następnie cewka wtórna zaczęła iskrzyć i trzaskać, otoczona przerażającym niebieskim łukiem elektrycznym. Usatysfakcjonowany rezultatem, Tesla kazał mechanikowi zamknąć przełącznik. Ogromne niebieskie łuki elektryczne poruszały się w górę i w dół centralnej cewki. Błyski sztucznego pioruna o długości ponad 30 metrów iskrzyły się z masztu na szczycie stacji. Niestety jednak w trakcie eksperymentu doszło do incydentu, a maszyna dynamo w El Paso Electric Company wypaliła się, w wyniku czego całe miasto pozostało bez prądu. Kierownik elektrowni był wściekły i nalegał, aby Tesla naprawił szkody i wynagrodził straty poniesione w wyniku tego incydentu. Oprócz dobrze znanego eksperymentu Tesla przeprowadził inne godne uwagi badania w swoim laboratorium w Colorado Springs. Jednym z jego zainteresowań było udowodnienie, że jonosfera mogłaby być używana jako przewodnik fal radiowych. W swoim laboratorium udało mu się odebrać i zarejestrować kosmiczne fale radiowe na swoich wrażliwych przyrządach. Zdał sobie sprawę, że jego teoria była słuszna i twierdził, że wykrył sygnały radiowe z kosmosu. Niestety społeczność naukowa nie uwierzyła mu, głównie dlatego, że w tamtym czasie nie istniała wiedza na temat kosmicznych fal radiowych. Dziś oczywiście wiemy, że Tesla nie kłamał. Obserwatoria i laboratoria na całym świecie od kilkudziesięciu lat rejestrują kosmiczne fale radiowe emitowane przez cząsteczki wody w chmurach międzygwiazdowych oraz otoczkach czerwonych olbrzymów. Te słabe, ale bardzo przenikliwe fale radiowe mają częstotliwości od 1610 6 MHz do 1613 8 MHz. Zazwyczaj są one emitowane przez jakikolwiek materiał kosmiczny o temperaturze powyżej zera bezwzględnego, minus 273 stopnie Celsjusza. Ponadto naukowcy teraz rozumieją, że Tesla miał rację w swojej teorii dotyczącej jonosfery. Jonosfera rzeczywiście służy jako doskonały przewodnik fal radiowych. Sterowana radiowo łódź. W 1898 roku Tesla otrzymał patent opisujący zdalne sterowanie radiowe. Na wystawie elektrycznej w Madison Square Garden publicznie zaprezentował swój pierwszy działający model radiowo sterowanego robota w formie łodzi. Tesla udowodnił zdumionym widzom, że było możliwe operowanie bez kabli. To wynalazek słusznie może być uważany za początek robotyki. Tesla twierdził, że sterowana radiowo łódź wywołała sensację, niepodobną do żadnych innych jego wynalazków. Jak często zdarzało się z jego twórczością, wiele osób nie wiedziało, jak zareagować na ten fantastyczny wynalazek. Niektórzy wierzyli, że Tesla sterował łodzią za pomocą mocy swojego umysłu. W rzeczywistości przekazywał sygnały do mechanizmu za pomocą małego pudełka z dźwigniami sterowania.
Amerykański patent Tesli numer 613809DEC opisywał pierwsze urządzenie z bezprzewodowym zdalnym sterowaniem, zdolne do odbierania sygnałów i zasilane przez wbudowaną baterię. Tesla nie ograniczał swojej metody do łodzi. Uogólnił potencjał wynalazku, obejmując wszystkie rodzaje pojazdów i mechanizmów napędzanych w każdym celu. Podczas prezentacji wynalazku wspomniał, że według jego technologii zaledwie kilka osób mogłoby zdalnie sterować 100 łodziami lub innymi pojazdami. Jednak dziennikarze zrozumieli te słowa na swój sposób i pytali, czy Tesla mógłby sprawić, aby łódź zanurzała się i transportowała broń autonomicznie. To pytanie zaniepokoiło wynalazcę, ponieważ miał on negatywne podejście do czegokolwiek związanego z wojną. Tesla wyjaśnił dziennikarzom, że jego technologia miała na celu łagodzenie ludzkiej pracy, a w niedalekiej przyszłości roboty miałyby być w stanie wykonywać najbardziej uciążliwe zadania. Niestety, wynalazek Tesli wyprzedzał swoje czasy, a ci, którzy go obserwowali, nie mogli pojąć jego praktycznego zastosowania. Dziedzictwo Tesli po jego śmierci. Po śmierci Tesli w roku 1943 powstała legenda, że wiele jego naukowych prac zostało skradzionych. Najbardziej wartościowe z nich dla FBI i innych amerykańskich agencji rządowych były plany ulepszonej wersji Teleforce, znanej również jako promień śmierci. Następnego dnia, po śmierci wynalazcy jego bratanek, jugosłowiański urzędnik Saba Kosanowicz pośpiesznie udał się do pokoju wujka w hotelu New Yorker. Po zbadaniu pokoju twierdził, że pewne dokumenty techniczne i czarna książeczka, którą Tesla starannie strzegł, zniknęły z sejfu. Zastępca dyrektora Peter Foxworth z biura FBI w Nowym Jorku został poproszony o zbadanie kradzieży. Według niego rząd był zainteresowany zachowaniem dokumentów Tesli, dlatego cały jego majątek został skonfiskowany. Do zanalizowania odnalezionych dokumentów wezwano dr Johna Trumpa, inżyniera elektryka z Komitetu Badań Obrony Narodowej, Biura Badań Naukowych i Rozwoju. Po dokładnym zbadaniu doszedł on do wniosku, że myśli i wysiłki Tesli z ostatnich 15 lat były czysto spekulacyjne, filozoficzne i nieco promocyjne, często związane z produkcją i transportem bezprzewodową energią. Po zakończeniu II wojny światowej broń energetyczna ponownie wzbudziła zainteresowanie. Kopie dokumentów Tesli zostały wysłane do bazy lotniczej w Patterson w celu oceny możliwości zastosowania koncepcji wynalazcy. Jednak wyniki eksperymentu nigdy nie zostały opublikowane. W roku 1952 pozostałe dokumenty i własność Tesli zostały zwrócone do Belgradu, gdzie utworzono muzeum jego imienia. Przez wiele lat zachodni naukowcy nie mieli dostępu do większości dokumentów archiwalnych wynalazcy. Jednak to ograniczenie nie dotyczyło naukowców radzieckich, którzy odwiedzali Belgrad jako część delegacji w latach 50. W roku 1960 sekretarz generalny KCKPZR Nikita Chruszczow ogłosił na obradach Zgromadzenia Ogólnego, że w Związku Radzieckim rozwijana jest nowa i fantastyczna broń. Ta wiadomość przeraziła świat, a wielu naukowców uważało, że Chruszczow uzyskał rzeczywisty projekt stworzenia Teleforce. Tymczasem Stany Zjednoczone kontynuowały próby opracowania broni energetycznej. W roku 1958 Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych zainicjowała tajny projekt rozwoju broni cząsteczkowej. Ze względu na wysokie koszty finansowe i czasowe projekt został ostatecznie porzucony. Sami amerykańscy naukowcy zaprzeczyli posiadaniu wiedzy na temat dokumentów Tesli. Pod koniec lat 70. Amerykanie sądzili, że w pobliżu granicy chińsko-radzieckiej powstaje zakład produkcyjny broni energetycznej na dużą skalę. W roku 1883 prezydent Ronald Reagan ogłosił tak zwaną strategiczną inicjatywę obronną i wezwał amerykańskich naukowców do poświęcenia swoich wielkich talentów na rzecz pokoju na świecie i opracowania kompleksowego systemu obrony przeciwrakietowej z elementami rozmieszczenia w przestrzeni kosmicznej. Po pół wieku badań i miliardach dolarów zainwestowanych w program nadal uważany jest za niepowodzenie, ponieważ rzeczywiste środki obrony przed atakami rakietowymi nigdy nie zostały stworzone. Przez wiele lat naukowcy nie mogli odnaleźć zaginionych dokumentów Tesli. Jest całkiem możliwe, że jeśli Nikola Tesla znał środki do dokładnego projektowania zabójczych promieni energetycznych przez atmosferę, prawdopodobnie przechowywał je w swojej głowie.